Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy odpowiadać na pewne fundamentalne pytanie, czyli czego potrzebujemy, żeby wyrugować dużą część ubóstwa ze świata, bo nie całość ubóstwa, ale dużą część ubóstwa ze świata. I nie będzie to ustawa. Chociaż ustawy by się przydały do likwidacji ubóstwa. Wiemy, że można likwidować ubóstwo ustawami. Udało się połowę ubóstwa dzieci w Polsce znieść ustawą 500+. Odcinku przybywaj. Siemanko, witamy po intro. Tradycyjnie na początku chcielibyśmy bardzo podziękować patronom i patronkom, którzy wspierają dzieło ekonomii i całej reszty na Patronajcie. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest spoko, możecie nas wesprzeć, dołączyć do grona patronów i patronek na Patronajcie. Wtedy lądujecie na ekskluzywnej, prestiżowej grupce zrzeszającej intelektualny crème de la crème. O ile wpłaciliście 10 O ile złotych, tak, bo jeżeli nie wpłacicie 10 zł lub to więcej, tylko krem. To tylko to krem, nie krem de la tylko krem. krem. Na Patronite zachęcamy. Dajcie też nam suba, tam kliknijcie dzwoneczek. To wszystko jest naprawdę ważne, ponieważ dzięki temu dzieło ekonomii i całej reszty może się rozrastać, a to dla waszego dobra jest. Tak. Chodzi o to, że algorytmy zwracają uwagę na tego typu elementy. Możemy trafić do większej grupy Tak, odbiorców. oraz ewentualnie później przy współpracach biznesowych, a to jest też ważne, żeby to po prostu hulało inaczej niż jako projekt robiony po godzinach. Bo projekty robione biznesowo są po prostu lepsze jakościowo. Dobra. Na początku warto sobie zdać sprawę z tego. Mówimy o tej sprawie w kontekście bardzo ciekawego artykułu Maxa Rosera, czyli takiego głównego machera, jak to Łukasz mówi, jednej z naszych ulubionych platform, czyli Our World in Data, takiej platformy, która agreguje dane ekonomiczne i nie tylko z całego świata. Max Roser mówi coś takiego, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak świat jest biedny, bo tak naprawdę świat jest biedny. Pomimo tego, że setki milionów ludzi żyją na wysokim poziomie w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, to ogromna większość ludzi ciągle żyje w biedzie. On pisze tak: 85% światowej populacji żyje za mniej niż $30 miesięcznie, i jest to $30 skorygowane o siłę nabywczą. I mówi tak: no, świat jest biedny, i co trzeba zrobić, żeby ci ludzie, te 85% populacji było bogatsze, Żeby je wydźwignąć żeby je z wydźwignąć ubóstwa. z ubóstwa? Otóż okazuje się, że potrzebny jest gigantyczny wzrost PKB. I tutaj przechodzimy już do grona liberałów, lipków, którzy fetyszyzują PKB. Czy tak jest? Nie, znaczy nie fetyszyzujemy PKB, ale zwracamy uwagę, że nie da się pominąć kwestii tego, że jednak wielkość tego tortu do dzielenia i ma znaczenie. Nie tylko to, jak go dzielimy, ale i wielkość ma znaczenie. Zrobimy sobie oddzielny odcinek o PKB i o krytyce PKB. Zdajemy sobie sprawę z tego, Jak kulawy jest to wskaźnik? że jest to wskaźnik kulawy, acz to nie jest tak, że PKB nam o niczym nie mówi. PKB koreluje z wieloma rzeczami, takimi jak dobrostan. Na czym polega model Maxa Rosera? Znaczy, on wskazał właśnie ten pułap tych $30 wydawanych dziennie na swoje utrzymanie, skorygowanych właśnie o siłę nabywczą, czyli można przyjąć, że w wielu krajach mniej rozwiniętych, mniej zamożnych, za te $30 możemy kupić więcej ryżu, więcej podstawowych towarów i usług niż w krajach zamożnych, tak? Tak. I mając do wyboru różne kraje, jakby do czego chcielibyśmy dążyć, on sobie wybrał Danię. Uznał, że Dania to jest taki kraj, w którym się żyje całkiem nieźle, dobrze wypada w różnych badaniach, rankingach jakości życia i tak dalej. I przyjął po prostu, że chcielibyśmy osiągnąć mniej więcej taki rozkład dochodów i taki poziom życia, jaki jest Jak w jest w Danii. Danii. Czyli Dania jest pewnym benchmarkiem, do którego byśmy ciągnęli całą ludzkość.
tak, skrócie mówiąc. Tak jest. Dla porównania do tej Danii, gdzie 85% mieszkańców żyje powyżej tego progu wskazanego, czyli 30 dolarów dziennie, on podaje Etiopię, gdzie 99% żyje poniżej. Tak, tego, tak. Czyli 1% zresztą tylko cieszy się takim, powiedzmy, życiem na poziomie europejskim. Tak, on zresztą mówi coś super ważnego, co trzeba sobie wbić w głowę, ale to pewnie, jeżeli nas oglądacie, to pewnie wiecie, ale jeżeli nie wiecie, to wbijcie sobie to do głowy, że ludzie żyją w ubóstwie nie z powodu tego, kim są, tylko gdzie się urodzili. I jeszcze wracając do tej Danii, to on mówi coś takiego, że osoba żyjąca w Danii ma 85% szans na to, że nie będzie biedna, czyli że będzie żyła powyżej tych 30 dolarów miesięcznie. Osoba żyjąca w Etiopii ma 1% szans na to, że nie będzie żyła w ubóstwie. Można powiedzieć, abstrahując od cech osobistych, tak. wysiłku, jaki się wkłada, nie wiem, inteligencji, dyscypliny, różnych innych czynników. Wśród całej masy zmiennych, które wpływają na to, jak, w którym miejscu tej drabiny ekonomicznej się znajdujemy, to miejsce, w którym się urodziliśmy i geograficznie, a później, jeśli chodzi o tą geografię, to dzielimy sobie na klasy społeczne, gdzie się urodziliśmy, to właśnie miejsce naszego urodzenia ma największy wpływ na to, czy jesteśmy zamożni, czy jesteśmy biedni. Mhm. Najciekawsza statystyka, którą podaję w kontekście tego, takich rozważań właśnie modelowych, to jest to, że w tej chwili w krajach, w których 90% populacji albo więcej żyje za mniej niż 30 dolarów dziennie, no to te kraje gromadzą 77% populacji całego globu, czyli 3/4, nawet prawie 4/5 globu żyje w krajach, można powiedzieć, ubogich. Ale być może wystarczy rozkłaczyć po prostu. Być może wystarczy rozkłaczyć, to jest... Boże, teraz mi się przypomniało, jak kiedyś dawałem taki wywiad dla Kultury Liberalnej bodajże i tytuł tego wywiadu jest "Wystarczy zabrać bogatym", czy coś takiego. Otóż się okazuje, że nie wystarcza. Znaczy, zabranie bogatym jest bardzo dobrym pomysłem. Na przycinanie najbogatszych jest bardzo dobrym pomysłem. Jest wiele powodów, żeby na przykład rozważać jakieś progi maksymalnej tak. zamożności, bo jest szereg różnych kosztów i problemów, które wynikają z tego, dokładnie, że mamy tak. osoby bardzo, bardzo zamożne. Natomiast jeżeli weźmiemy listę Forbesa, najnowszą edycję, czyli z tego roku, to na tej liście jest blisko 2700 miliarderów. Weźmy na początek miliarderów. I tutaj teraz mówimy o tym rozkłaczaniu. Dlaczego tak. rozkłaczanie nie wystarczy? Tak, więc łączny majątek tych wszystkich miliarderów to jest 13 bilionów dolarów, czy 13 tysięcy miliardów dolarów. Jeżeli przyjmijmy, że chcemy te pieniądze rozdzielić na 6 miliardów, prawie tak. na planecie Ziemia żyje już prawie 8 miliardów, ale przyjmijmy, że 6 miliardów wymaga takiej interwencji i o nich chcemy zadbać w pierwszym rzędzie. Rozkłaczamy miliarderów, dajemy ten hajs osobom, 6 miliardom najbiedniejszych ludzi. Pomijamy zupełnie aspekt tego, jak to technicznie wykonać, ponieważ to by było jakieś mega czysto trudne. Intelektualna tak. zabawa. Więc co nam uzyskujemy z tej prostej arytmetyki? No, że wychodzi 2200 dolarów na głowę. To nie jest wystarczające, żeby tak. zacząć żyć na poziomie duńskim. Tak, ewentualnie, powiedziałbym, że dwa rzędy wielkości. Ewentualnie, jeżeli robimy z tego majątku tych wszystkich miliarderów dochód dwuletni dla tych 6 miliardów ludzi, miesięcznie wychodzi 90 dolarów. I teraz tak, dla osób najbiedniejszych jest to z pewnością kompletna rewolucja, zupełna rewolucja, ponieważ osoby najbiedniejsze nie mają w zasadzie nic. Ta najbiedniejsza połowa ludzkości nie ma prawie że nic. To jest ogromna zmiana w ich życiach, ale jest to absolutnie niewyobrażalnie za mało, żeby żyć na poziomie duńskim. Mhm. Nawet jeszcze jedna sprawa, to mówimy o tych miliarderach, ale być może powinniśmy rozkłaczać na przykład osoby, które mają więcej niż 10 milionów dolarów. I wtedy okazuje się, nie robiliśmy dokładnych wyliczeń, ale powiedzmy, ale ta kwota będzie, załóżmy, niech będzie 5 albo 6 tysięcy tak. dolarów na głowę każdego z tych 6 miliardów ludzi, którzy prawie nie mają nic. Mhm.
to także nie jest kwota wystarczająca do tego, żeby osiągnąć ten poziom duński, więc... Rozkłaczanie tak, ale jako sposób na ograniczenie, światowe ograniczenie ubóstwa jest to absolutnie, absolutnie niewystarczające i już. Tak jest. Więc co proponuje Rosen? Znaczy, jaki taki intelektualną odpowiedź na to wyzwanie? Rosen, robiąc kalkulacje, nie są to jakieś skomplikowane kalkulacje, mówię po prostu, że aby cały świat żył na poziomie duńskim, potrzebny jest wzrost PKB na poziomie 410%, czyli powinniśmy mieć ponad pięciokrotnie większą globalną gospodarkę niż obecna, żeby ludzie na świecie generalnie żyli jak w Danii. I teraz pojawia się ten taki w debacie publicznej postulat degrowth, czyli żeby kraje zamożne zatrzymały się lub nawet obniżyły swoje PKB, żeby dać miejsce dla krajów rozwijających się. Ten scenariusz już to zakłada. Czyli Roser mówi, że jeżeli ograniczymy wszystkie kraje, przytniemy na poziomie duńskim, czyli Dania przestaje się rozwijać, a bogatsze kraje, takie jak Norwegia na przykład, schodzą do poziomu duńskiego, to i tak potrzebne jest te 410% więcej PKB niż obecnie generuje gospodarka światowa. Dużo. 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 I to powoduje kolejne pytanie o to... Czekaj, może jeszcze ze dwa słowa o tym degrowth? Aha, on mówi o czymś takim, że te 410% to jest absolutne minimum, żeby dojechać do tego, bo to jest to minimum, które mówi o tym, że te gospodarki przycinamy na poziomie duńskim. Przy czym nie wiadomo, a raczej wiadomo, że gospodarki nie przytną się na poziomie duńskim. Dania będzie się rozwijać gospodarczo, w sensie będzie tam obecny wzrost gospodarczy. Nagrywamy to drugi raz. Nie wiem, czy już mówiliśmy o tym, że znamy ograniczenia PKB. To nie jest tak, że my jesteśmy wielkimi apologetami, fetyszyzujemy PKB. Nie. To nie jest wskaźnik idealny, ma wiele, wiele wad, natomiast no, koreluje z różnymi istotnymi czynnikami, jak na przykład z jakością życia. Z brakiem ubóstwa, z zadowoleniem z życia. Dziwne rzeczy dzieją się wśród krajów na tym samym poziomie zamożności, na tym samym poziomie PKB per capita. I o tym będziemy mówić w jakimś oddzielnym odcinku. Tak, można w różny sposób zagospodarować PKB, można robić to mądrzej jak kraje skandynawskie, można robić to głupie jak Stany Zjednoczone, gdzie mają tam te setki tysięcy osób żyjących w kamperach, i które dojeżdżają do pracy, ponieważ nie stać ich na dom. No ale wróćmy w takim razie do tego, czy to jest realistyczne i jakie dalsze wyzwania by za tym stały, bo realistycznie teoretycznie jest, bo to jest kwestia nawet niecałego stulecia. Tak? Mówimy skoro zmagamy się z wyzwaniami na przykład zmian klimatycznych, więc też stawiamy jakieś cele na 20-30 lat naprzód, czyli tam nawet do 2050 roku, no to mówimy o kilku dekadach więcej, więc to nie jest jakiś scenariusz zupełnie abstrakcyjny, w którym musimy uwzględniać kosmitów i jakieś... Dlaczego kosmitów? No nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że kosmici pod koniec tego wieku się pojawią. Ale że zaplanowałem. Pojawią się pod koniec wieku i spowodują nagły wzrost gospodarczy? Nie, będą patrzeć na ruiny naszej cywilizacji technicznej i drapać się po zaroście. Tak po którzy, ponieważ... Mackami. Ponieważ doprowadzą do ruiny. To... Może tak być. No ale wróćmy w takim razie do jakichś realnych scenariuszy. W każdym razie to nie jest rzecz zupełnie niemożliwa do osiągnięcia. Natomiast co jest największym wyzwaniem? No, wyzwaniem jest to, że w tej chwili zużywamy surowce naturalne w tempie chyba siedmiokrotnie większym niż zdolność ich jakiegoś odtwarzania się naturalnego. Wiesz co, ja nie jestem pewien, czy to jest w ogóle sensownie policzone? Sensowna miara. Myślę, że to jest po prostu, wiesz, tak rzucone po prostu jakiś think tank albo ktoś zrobił coś takiego, to świetnie poszło po mediach. Jakby. No dobra, ale to otwiera pytanie w takim razie, jak sobie możemy wyobrazić zwiększenie globalnej gospodarki pięciokrotnie w kontekście... Tak.
tak, tak. Zanieczyszczenia środowiska, tak, zużycia surowców. I Roser mówi o tym, że są w zasadzie trzy scenariusze. Albo mamy pierwszy scenariusz, albo mamy absolutnie oddzielenie wzrostu od presji środowiskowej, co jest bardzo mało prawdopodobne. Możliwe jest i już to się dzieje. Absolutne oddzielenie wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji, to znaczy wzrost gospodarczy w niektórych krajach następuje przy jednoczesnym zmniejszeniu się emisji gazów cieplarnianych i nie dzieje się to przez eksport emisji, chociaż częściowo też, ale zostawmy tą kwestię. Mhm. Drugi scenariusz to jest degradacja środowiska, to znaczy... Machamy ręką na to wszystko i jedziemy. I jedziemy, tak, tak, tak. I dajemy po prostu priorytet bogaceniu się ludzi nad degradacją. Albo trzeci scenariusz, bieda po wsze czasy. Mhm. Znaczy, nie osiągamy wzrostu gospodarczego, nie dbamy o jego jakąś sensowniejszą dystrybucję, redystrybucję czy dystrybucję. W efekcie dalej mamy miliardy ludzi za 100 lat, tak, które mamy żyją. Mamy miliardy ludzi biednych oraz szczęśliwców, powiedzmy tam 2-3 miliardy ludzi, którzy mieli wielkie szczęście urodzić się w zamożnych krajach. I mówią na przykład, a niech oni się tam wezmą do roboty, a to nie mogą pozakładać tam tych firm i nowych technologii tam rozwijać? No niech to zrobią. Mi się wydaje, że będzie jakiś rodzaj mariażu tego wszystkiego, tych wszystkich rzeczy. To znaczy absolutne oddzielenie pewnie nas nie czeka. Wzrost wydajności wytwarzania i energii, i produktów następuje, to jest jakby poza dyskusją i pewnie to będzie postępować. Natomiast ten wzrost efektywności będzie za mały, żeby zmniejszyć presję środowiskową poniżej tej, która istnieje. Zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości nie dojedziemy z całą ludzkością do poziomu duńskiego dzisiaj. Tak. Degradacja środowiska pewnie też. Bądźmy realistami. Lokalnie na pewno i w niektórych aspektach. Znaczy, może nie będziemy zatruwać tak rzek, ale za to będziemy zatruwać co innego. Tak. Albo na odwrót. Tak? Powietrze będzie czystsze, tak, ale za to będziemy mieli zatrute oceany. Tak, i tu jest ogromna rola regulacji. Ja jestem wielkim, ogromnym zwolennikiem trzymania wolnego rynku za ryj. Nie jestem przeciwnikiem wolnego rynku, jestem zwolennikiem regulowanego, silnie regulowanego rynku. To znaczy instytucji politycznych, które łapią w kajdany, tworzą nawisy biurokratyczne nad procesami, które szkodzą większości albo znacznej części ludzi. Albo nie tylko ludzi, ale ludzi i środowisku. Mhm. Czyli regulacje, natomiast dla mnie największym wyzwaniem, największym wątpliwość moją wzbudza fakt, że no nie mamy rządu globalnego i wszystkie tego typu porozumienia mające na celu ochronę całej planety rozbijają się dobrą wolę poszczególnych rządów, które mają zupełnie różne agendy, jeśli chodzi Mało tego, wiele rządów wykorzystuje swoje zasoby środowiskowe po to, żeby gonić innych. I to jest coś zresztą, co widzieliśmy w Polsce też. Tak jest. No i z tą refleksją Państwa zostawiamy, czyli jeżeli chcemy likwidować ubóstwo globalnie, na masową skalę, niestety musimy rozwijać gospodarkę, musimy robić to sprytnie, w sposób skoordynowany i z wielkim nawisem biurokratycznym. Tak. Pozdrawiamy, zapraszamy na Facebooka, na YouTube'a oraz na Patronite'a. Przypominamy o dzwoneczku i subie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.